Raz, jedziemy. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tutaj nie dużej jakiejś siły nie dajemy, bo mamy to na zasadzie takiego porannego rozruchu, bo ja też w tej chwili jestem w godzinach rannych bardzo, więc nie na hama, żeby ten nasz organizm nie był taki wysiłkowy w tej chwili, tylko po prostu na luzie. I znowu waleczki do przodu, rozruszać się. Zawsze pamiętajcie, jest ta zasada, obręcz barkowa, później jest ruchliwość stawu biodrowego, no i oczywiście kręgosłup. To są te trzy podstawowe rzeczy na naszej zaprawie. Do tyłu, do tyłu, do tyłu. I raz, i prawo w tył. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I prawo do przodu, lewo do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dostułowiaj mocno bareczki do tyłu. Raz, dwa, ta linia parkowa musi pracować. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I rozciąganie klateczki. Raz, i dwa, i trzy, cztery. Oddychanie, głęboko oddychamy. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Luz. Rozluźnić. I znowu teraz jedziemy sobie lewy prosty, prawy sierpowy, przypominam, nie z takim napięciem mocnym, dynamicznym, ale po prostu w formie takiego porannego ćwiczenia, czyli luzik, uśmiech przed naszą kawą i ciasteczkiem. Jedziemy. Raz i się bawimy. I dwa i się bawimy. Trzy, bawimy się. Cztery, wydech. Pięć, wydech. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, jedziemy, jedziemy, dziesięć, luzik i druga strona, raz, jedziemy, dwa, trzy. Ja tutaj nie zwracam takiej mocnej uwagi na to, czy garda wyżej, niżej, po prostu to traktuję typowo jako gimnastykę podstawową, rekreacyjną, poranną. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Pięknie. Czuję się coraz lepiej. Przede wszystkim płuca. To co mówiłem. Wykorzystać pełną pojemność życiową płuc. My wykorzystujemy 1/3. Tutaj cały czas jest ta wibracja ciała, żeby te płuca zaczęły nam, o, czujecie, pracować. Pomimo, że ja absolutnie nie palę żadnego tytoniu, po prostu te płuca muszą zacząć nam pracować. I mamy obręcz barkową i schodzimy powoli na dół, prawda? I zaczynamy robić teraz. Musimy zrobić skręty, skłony, do tyłu też musi być, prawda? I później jeszcze uzupełniające ćwiczenia. Zaczynamy skłony. Raz, dwa, trzy, znaczy skręty. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Luzik. Zawsze pamiętajcie, wyluzować. Teraz wyciągnięciem lewej ręki i prawej. Później raz, dwa, trzy. Stopy nie odrywamy od ziemi. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. To samo zrobicie na przemian, ja tylko pokażę na przemian. Raz, dwa, trzy. Można uderzyć, 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 żeby było ciekawiej, prawda? I w ten sposób również wykonujemy, czy zrobicie jedną, czy dwie serie.